Cześć, tutaj Mikołaj z Brawa Komiksy. Witam Was w kolejnym filmie poświęconym wydawnictwu Marvel. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nowej kolekcji, którą testuje właśnie Ashed o nazwie Marvel Origins. Zapraszam do oglądania. Z 21 września 2022 roku w niektórych rejonach Polski, mianowicie Lubelszczyźnie, jak i Pomorzu, ukazał się pierwszy tom kolekcji Marvel Origins. Na początek dostaliśmy pierwsze zeszyty Spider-Mana, Amazing Fantasy numer 15 oraz regularnej serii Spider-Man od numeru 1 do 5. Te 144 strony wylądowały w moich łapkach i chciałem Wam je pokazać. Zapraszam na dywanik! No to zabierzmy się za to, co znalazłem w pierwszym numerze. Jak najbardziej warto zacząć od samego komiksu Marvel Origins, Amazing Fantasy. Jest to okładka złożona z kilku postaci, jak spojrzycie. Jest Daredevil, Hulk, Kapitan Ameryka, jest The Angel, Iron Man. Wszystko w konwencji lat srebrnej ery Marvela. Tom cieniutki. Dobrze pamiętam, to jest 100 parę stron. 144 strony. Zapowiedzi kolejnych numerów to będą Spider-Man, to jest ten numer, Fantastyczna Czwórka, Thor, Hulk. Wszystko startuje od jedynki. To naprawdę od pierwszych zrzutów, w których się pojawili. Bo Spider-Man po raz pierwszy pojawił się w Amazing Fantasy, numerze 15. Już mamy spis treści, poszczególne zeszyty i poszczególne artykuły. Ponieważ to nie jest tylko wyłącznie komiks, ale również artykuły, które inne podejście niż w poprzednich kolekcjach. Spójrzmy na stopkę redakcyjną. Polska stopka, to jest bardzo ważne. Trochę smuci korekta samego siebie. No cóż, zobaczymy, do czego dojdzie. Wstęp. Amazing Fantasy. Obiektywie. Dużo artykułów jest, z tego co zauważyłem, czytając. To typowe ramotki, oczywiście na papierze kredowym. To niezbyt wiele to oddaje i na pewno zostało to przerobione. Niemniej jednak to nie straciło na czytelności. Muszę przyznać, że Dominik Szcześniak dobrze to przetłumaczył. Czyta się wybornie. Chociaż historie są, no, powiem Wam, które są zaskakujące jak na tamte czasy. I z dodatków to jeszcze mamy oryginalną układkę, planszę, damy drugą. Historia, dlaczego są dwie różne, to jest wytłumaczone w środku. No i tak naprawdę tyle. Dodatków mało. Elementy błyskowe, lakierowane, ramka, plus sam napis Marvel Origins. Numer pierwszy, Spider-Man. Panorama. A chwilę, za chwilę zobaczymy w całej okazałości. Dobra, zostawmy ten komiks. Wrócimy jeszcze do niego. Co dalej mamy? Oprócz tej całej wielkiej planszy, która zapada na numer drugi, widoczny już na końcu, Fantastyczna Czwórka, mamy jeszcze tradycyjną ulotkę reklamującą kolekcję. Wszystkie gratis, prezenty i tak dalej. Prezent. Więc mamy gratis tą trzeci prezent, kubek kolekcjonerski, prezent, metalowa okładka. Wszystko, prezenty, tyle, że możemy, wow, zadzwonić, odesłać i wysłać na e-mail. Wszystko, Marvel Origins. Tak się prezentuje kubek, metalowa okładka, są nadwymiary podane. Marvel Origins. A spójrz na to, jeśli zamówisz w ciągu 10 dni. Ciekawe. Obejrzenie. Widać, że to jest standardowa oferta. Ashed. Nie mam tu mowy o cenach. Bo ciekawostką jest, że Tom, o właśnie, to jest najważniejsza informacja. Kolekcja podrożała. Normalnie Tom będą kosztować 49,99. Teraz mamy cenę promocyjną 14,99. Drugi Tom 29,99. No a później już cena regularna będzie 49,99, a w pewnym momencie 46,99. Inflacja zrobiła swoje, niestety. I tak to będzie nam teraz dane oglądać takie ceny. Tradycyjny katalog, zapewne duży.
I jest panorama. Niezła stylowa, mocno chaotyczna, rzucone komiksy. Poznamy początki. Złożymy to. Początki kultowych postaci. To są oczywiście wszystkie postaci. W edycji włoskiej, która ma liczyć 400 numerów. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Polska chyba będzie miała 100. Szkoda, że to jest tak wygląda. Zresztą mamy. Aha, wygląd pierwszego numeru. To przed chwilą wam pokazywałem. Teraz to będzie jeszcze, to widzieliśmy. I teraz plakat. Uhoho, muszę podnieść kamerę, żeby wam to pokazać. Naprawdę świetnie to wygląda. Spójrzcie. Świetna rozkładówka złożona z okładek poszczególnych numerów, które będą wchodziły w skład kolekcji. Wszystko w stylu lat srebrnej ery Marvela. Piękne. No okej. Tyle z prezentacji. No jak wrażenia? Wygląda to całkiem przyzwoicie. Chociaż muszę wam przyznać, że stało się coś dziwnego, gdy porównałem to z tomem kolekcji bohaterowej z Origins DC. Spójrzcie ponownie na mój dywanik. W porównaniu objętości rozmiarów zobaczyłem pewną rzecz. Mamy dwa tomy kolekcji od Hachette, Marvel Origins, jak i bohaterowie z Origins DC. Numer 23, Batman, nieopowiedziana legenda. One są takie same objętości. Co zauważyłem? Rozmiary. Nie wiem, czy to widzicie, ale grubość na rzecz nowej kolekcji jest minimalnie mniejsza. Tak jakby papier już był cieńszy. Okładka może być minimalnie cięższa. Dać chyba skutki inflacji, też oszczędzania. Chciałbym wysuwać daleko idących wniosków. To jest widoczne. Również to spójrzcie. Szerokość jest mniejsza. Tak gdzieś o milimetr. Jest różnica na szerokości. Nawet powiedziałbym dwa. To jest ciekawostka. Wysokość. Wysokość minimalnie. Tu pewnie będzie milimetr. Jest inny rozkład. Wysokość razy szerokość. No i, tak jak wspomniałem, ta grubość. Tak to wygląda. A jak wypada z innymi wydaniami, które ukazały się już wcześniej w Polsce? Na tapet biorę kolekcję Superbohaterowie Marvela, pierwszy numer, gdzie już wcześniej ukazał się pierwszy zeszyt Amazing Fantasy numer 15. Spójrzcie to porównanie. Porównanie z pierwszym zeszytem Spidermana, Amazing Fantasy numer 15, zarówno z kolekcji Marvel Origins, jak i kolekcji Superbohaterowie Marvela. W tej kolekcji ten zeszyt okazał się pokolorowany, odrestaurowany, więc zwróćmy uwagę po pierwsze na tłumaczenie, już wam pokazuję, bo tłumacz jest inny. Jest to Mateusz Jankowski i ma korektę jak Kuby Jankowskiego. To jest Dominik Szcześniak. Otwórzmy sobie te zeszyty na porównania wyglądu. A do się to przełożyć. Spójrzcie, wersja oryginalna, wersja odrestaurowana kolorystycznie, mocno jakościowo. Widać równo przypiski, chociaż podpisy Stan Lee i Ditko zostały tutaj. Wygląd czcionki jest inny, detale są też inne. Spójrzcie, to jest bardzo zamazane przez jakość tuszu w tamtych latach i tu obecnie. Też tłumaczenia chyba wynikające z regionu, bo tu jest Hejzwiara, to jest Wielkopolska, tu Hej Ludzie. No właśnie, Peter Parker. No jest różnica. Może przybliżę wam. Proszę, mogę spojrzeć na dymki jeszcze bardziej. Graficznie to wygląda mega inaczej. Jeszcze jedna Sona dla porównania. Tam gdzie jest tego więcej. Spójrzcie.
kolory. Tu dymki zostały ujednolicone. Część narracyjna. Czy to było różowe, a tu stało się wszystko żółte. Wyglądają rysunki lepiej w kolekcji. No ale to już tłumaczenie też każdy musi wybrać własne. Chwila, zatrzymam to. To jest najbardziej widoczna różnica. Pewnie jeszcze z WKKM było zupełnie inaczej. I co ja mam teraz myśleć o tej kolekcji? Niby kawał historii. Niby ciekawostka. Ale czy tłumaczenie jest ok? Czy da się to czytać? Jak to wypada w porównaniu z innymi, z bieżącymi numerami z serii wydawanej przez Egmont, na przykład Marvel Fresh? Jedno jest pewne. Lata 60. jest to zupełnie inny język komiksowej narracji. Można powiedzieć wprost, że dialogi są sztywne, Stan Lee pisał po prostu monologi w ustach poszczególnych postaci i tak się nawzajem się przekomarzają. Ten powie coś, tamten coś, ogłosili, pobili się i wrócili do domu. Te 6 zeszytów to kilka różnych historii i każda zawiera mniej więcej innego złoczyńcę. Jednorzeczowe historie kończą się szybko, chociaż przez ilość tekstu nawarstwienie tej narracji nie jest już opisowej, jak również dialogowej, wszystko trwa znacznie dłużej. W przeciwieństwie na przykład do Marvel Fresh, gdzie jeden tom pochłonę w ciągu pół godziny, na tą kolekcją, na tym pierwszym tomem spędziłem z dwie, prawie trzy godziny, to jest pewna jaka skala. Na szczęście tłumaczenie Dominika Cześniaka jest naprawdę dobre. Nie ma tu dłużyzn, ma swoje flow, chociaż oczywiście jest powielone przez typ narracji. Pamiętajcie, że to są lata 60, a mam teraz aktualnie lata 20 XXI wieku. Jest to różnica 60 lat i to czuć. Swoją drogą ciekawa, jak będzie za kolejne 60 lat. Które zeszyty będzie się lepiej czytało? Czy te? Czy te aktualne? Rysunkowo to są proste rysunki, gdzie Ditko dopiero się wprawia w tą szkołę. Tu nie ma żadnych bajerów, nie ma fantastycznych kolorów, nie ma wielkiego spektrum akcji, nie ma pięknych puls, wikibasów. To wszystko są lata 60, gdzie uczono się tworzyć komiksy. Problemy w ogóle z umieszczeniem tego na papierze to już inna sprawa. Kolory są takie, jakie są. Do lat 80. to praktycznie tak samo w warstwie kolorystycznej. Tak szczerze pamiętam, że mój pierwszy kontakt z tymi zeszytami był o wiele gorszy i osobiście stawiałem, że największym problemem w tej kolekcji będzie właśnie jakość tłumaczenia. Dominik Szcześniak dobrze to tłumaczy, jednak tutaj trochę przeraża brak korektora. Co prawda jest to również sam Dominik, ale no, korygowanie samego siebie nie zawsze dobrze wychodzi. Ale Wróblewski jako korektor metoryczny to jest fajna opcja. Ciekawe, czy ten skład utrzyma się przez więcej numerów. Każda z kolekcji, która była testowana przez Hachette, ukazywała się mniej więcej pół roku po rzucie testowym. Ciekawe, jak będzie z tą kolekcją. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta kolekcja ukaże się, czy nie ukaże się. Mamy w kraju wielu nostalgistów. Chętnie sięgamy po Kajko i Kokosze, po stare zeszyty z relaksu, po Kapitanie Klosy i inne tego typu próchna. Jednak czy jesteśmy aż tak chętni sięgać po lata 60? Na pewno przecież będzie kawa. Zaczynam na wiosnę, czy faktycznie ta kolekcja ruszy. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jakie są Wasze wrażenia na temat tej kolekcji? Zachęcam do pozostawienia komentarza. A Was żegnam i do zobaczenia przy następnej okazji. Do usłyszenia!